to jest element, który wiele osób bardzo nakręca. Nie tylko na co dzień, ale przede wszystkim na zawodach. Jest to sport, który strasznie mi się spodobał i po prostu jak moja koleżanka mi się spytała, czy wyobrażam sobie życie bez żółtu, to po prostu powiedziałam, że nie, nie mogę, tak. Sport główny. Polski turniej młodzików i dzieci. Jest to turniej, który już w ubiegłym roku był rozgrywany. Jest to kontynuacja dalsza turniejów. Następny turniej będzie rozegrany 26 października i także będą startować grupy wiekowe dzieci i młodzików. Dzieci uczą się odporności psychicznej, ponieważ niektórzy ci, co wygrywają, to są bardzo zadowoleni, a ci, co przegrywają, muszą się uczyć też tutaj właśnie pokory. I to jest w naszym sporcie bardzo ważne. Trener zawsze mówił, że zawody są po to, żeby nas wzmocnić, że na przykład jak wejdziemy do młodziczek, bo ja wchodzę za rok właśnie do młodziczek i takie zawody mają mnie przygotować na presję i w ogóle. No tak samo.